Czy jesteś gotowy, aby zgłębić mroczne sekrety literatury? Przedstawiamy ogromną księgę, która rzekomo została napisana przez diabła. Dziś zabieramy Was w świat sześciu przerażających książek, których treść jest niepokojąca i zła. Odkryj z nami niesamowite tajemnice i cienkie linie między legendą a rzeczywistością. Dojdźmy razem do sedna tych wciągających historii. Kodeks Gigas. Powszechnie wiadomo, że pisma święte religii świata twierdzą, że zostały objawione przez samego Boga. Co w sytuacji, gdy to nieboski stwórca pomagał autorom pisać ich dzieła, a wcielony diabeł? Cóż, podążając za niesamowitą legendą, tajemniczy Kodeks Gigas może pomóc nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Pierwszą rzeczą, która wyróżnia tę Biblię z początku XIII wieku, są jej niesamowite rozmiary. Z wysokością 92, szerokością 50 i grubością 22 cm jest największym znanym dziełem średniowiecza. Napisano ją po łacinie, a co zagadkowe, najwyraźniej z biegiem czasu niektóre strony zostały wycięte. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało i jakie treści zostały wówczas zakazane. Badanie pisma nasuwa pilny wniosek, że ogromna Biblia została napisana przez jedną osobę. Przypadkowa wzmianka o Hermanie Pustelniku może dać nam jednak wskazówkę co do tożsamości autora. Jednak kopia Biblii nie jest jedyną treścią dokumentu. W dziele znalazły się także różne przekazy historyczne, kalendarz, spis braci zakonnych oraz opisy przeróżnych cudów. Chociaż Kodeks Gigas zawiera wiele różnych rysunków, jedna ilustracja szczególnie się wyróżnia. Niepokojący i ogromny obraz diabła. Nie tylko nadaje on dokumentowi przydomek Biblia Diabła, ale mówi się również, że zapewnia głęboki wgląd w jego niepokojącą genezę. Legenda głosi, że Herman Pustelnik był mnichem mieszkającym w klasztorze, jednak złamał surowe zasady wspólnoty, co spowodowało, że nieodwołalnie wypadł z łask innych mnichów. Inni mnisi postanowili zamurować go żywcem. Aby uniknąć tej surowej kary i nie umierać powoli w męczarniach, skazaniec obiecał napisać księgę na cześć klasztoru, zawierającą cały skarb wiedzy ludzkości. I to wszystko w ciągu zaledwie jednej nocy. Ale w miarę upływu godzin musiał zdać sobie sprawę, że nie może dotrzymać tej obietnicy. Tak się też złożyło, że pogrążony w rozpaczy mnich podjął bardzo ważną decyzję. Ofiarował swoją duszę diabłu, jeśli ten pomoże mu dokończyć dzieło na czas. Ledwie powiedziane, a już zrobione. Szatan skończył pisać i wzbogacił się o jedną duszę. Mówi się, że aby wskazać prawdziwego autora, mnich dodał słynny obraz diabelskiego autora. Mały klucz Salomona. Klucze otwierają różne zamki. Sprawa staje się jednak nieco skomplikowana, gdy nie jest to zwykły zamek do drzwi, lecz nadprzyrodzona brama, która trzyma diabelskie demony z dala od świata. Mały klucz Salomona został spisany przez nieznanego autora w XVII wieku, który prawdopodobnie sięgnął do znacznie starszych źródeł z XIV wieku. Księga Zaklęć zawiera szczegółowe instrukcje przywoływania piekielnych stworzeń. Ponadto sekcja Ars Goetia wymienia 72 demony, które podobno biblijny król Salomon wezwał, a później uwięził w magicznym naczyniu z brązu. Mówi się, że ci, którzy przywłaszczą sobie te niesamowite stworzenia, zdobywają ukrytą wiedzę o przyszłości i przeszłości. Nabywają nadprzyrodzone zdolności oraz są w stanie wytropić tajemne skarby. Ale uwaga! Niektóre demony, takie jak król piekła Paimon, żądają krwawej ofiary za swoje oddanie. Piekło Tomino. Najpierw dobra wiadomość. W zasadzie czytanie klasycznego japońskiego wiersza Piekło Tomino nie jest niebezpieczne. Należy jednak za wszelką cenę unikać wypowiadania na głos słów, które Yomota Inuhiko zapisał w 1919 roku. Temu, kto zlekceważy to ostrzeżenie, mają się później przytrafiać okropne rzeczy. Odpowiednie doniesienia sięgają od nagłych wymiotów krwi przez nieoczekiwaną śmierć bliskiego członka rodziny po śmierć faktycznego czytelnika. Wiersz dotyczy tytułowej bohaterki Tominy, która umiera samotną śmiercią, a następnie pogrąża się w otchłań piekieł. Smutna i tęskniąca za ukochanymi musi patrzeć, jak znajomy świat wokół niej znika, ustępując miejsca królestwu, bólu i beznadziei.
Grimoire. Termin grimoire opisuje księgę zawierającą ukrytą magiczną wiedzę. Jeśli chodzi o jej treść, te księgi zaklęć wyjaśniają, jak używać magicznych zaklęć oraz klątw, przywoływać anioły i demony oraz tworzyć talizmany lub też mikstury. Ci, którzy poruszają się w pewnych kręgach okultystycznych, wiedzą, że księga zaklęć powinna zostać spalona natychmiast po śmierci wiedźmy, która ją napisała. Jednak ta podstawowa zasada nie zawsze jest przestrzegana. Na przykład kilka lat temu w sieci pojawiła się kolekcja nieznanych grimuarów, która ostatecznie trafiła do prywatnego nabywcy za ogromną cenę prawie 14 tysięcy dolarów. Mówi się, że była to posiadłość słynnej kapłanki wiedźmy, która w latach 60. prowadziła własny krąg diabłów. Ta odręcznie pisana kolekcja ujawnia również, jak używać zaklęć, wyczarowywać dobre i złe duchy oraz mieszać nadprzyrodzone mikstury. Co dziwne, jeden fragment o czarownicach został napisany literami tebańskimi, tajnym pismem nieznanego pochodzenia używanym do ukrywania zakazanych tekstów. Po tym, jak anonimowemu właścicielowi udało się rozszyfrować znaki, zimny dreszcz natychmiast przebiegł mu po plecach. Było to imponujące ostrzeżenie, które sprawiło, że natychmiast pożałował zakupu. A było napisane: dla tych, którzy nic nie rozumieją o sztuce, wzbronione jest czytanie tej książki. Jeśli mimo to pójdziesz dalej, kara będzie szybka i straszna. Z pewnością będziesz cierpieć przez moc sztuki. Opowieść o sierocie. Zanim książka pojawi się w sklepach, po jej ukończeniu może minąć kilka miesięcy. Jednak w przypadku opowieści sieroty musiało upłynąć aż 400 lat, zanim dzieło w końcu trafiło na rynek. Dlaczego? Dlatego, że książka była zawsze przeklęta. Wszyscy, którzy w przeszłości próbowali opublikować powieść, ginęli w tajemniczych okolicznościach. Chociaż Peruwianka Belinda Palacios wiedziała o rzekomej klątwie śmierci, postanowiła zredagować wielowiekowy rękopis w ramach swoich studiów literatury i walczyć o jego publikację. Jednak poradziła swojej najlepszej przyjaciółce, aby natychmiast spaliła pismo na wypadek, gdyby zmarła podczas pisania pracy magisterskiej. Napisana na początku XVI wieku księga opowiada historię sieroty, która w wieku 14 lat opuszcza rodzinny dom w poszukiwaniu przygody. Ponieważ chłopiec pod koniec swojej podróży zostaje mnichem, eksperci podejrzewają, że księgę napisał Martin de Leon Cardenas, mnich, który przeżył bardzo podobną historię, a później został arcybiskupem Palermo. Księga Sojgi. Angielski polityk John Dee przeżył niezwykłą karierę. Urodził się 15 lipca 1527 roku, został oskarżony o czary, czarną magię i zdradę stanu za panowania królowej Marii I. Oskarżono go również o bycie magikiem. Tym bardziej zaskakujący jest więc obrót jego życia po śmierci władcy. Pod rządami następczyni tronu, Elżbiety I, awansował na królewskiego doradcę i oficjalnego nadwornego astrologa. To, że w plotkach o zamiłowaniu Dee do czarnej magii było ziarno prawdy, staje się jasne, gdy spojrzymy na jego związek z tajemniczą księgą Sojgi. Oprócz inkantacji i instrukcji do zaklęć, praca zawiera również 36 dużych tajemniczych tablic kodów, na które John Dee ostrzył sobie zęby. Ponieważ nie był w stanie rozszyfrować poszczególnych liter i ujawnić ich prawdziwego znaczenia, skontaktował się z pewnym Edwardem Kellym. Za pomocą angielskiego medium udało mu się wezwać archanioła Uriela, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego pisma. Anioł poinformował wówczas, że korzenie księgi sięgają początków ludzkości. Została już objawiona Adamowi w ogrodzie Eden. Po śmierci Johna Dee ślad po książce zaginął na ponad 300 lat. Jednak w 1994 roku historyk Deborah Harkness odkryła dwa rękopisy zaginionego tekstu. 4 lata później Jimowi Reedsowi udało się dokonać tego, czego nie udało się wtedy Johnowi Dee – rozszyfrować tablicę za pomocą wzoru matematycznego. Dzisiaj wiemy więc, że kody zawierają różne znaki zodiaku, niektóre ciała niebieskie, układu słonecznego oraz żywioły – ognia, wody, powietrza, a także ziemi. Czekamy na Twoją opinię. Co sądzisz o upiornych książkach, które dzisiaj dla Ciebie specjalnie przedstawiliśmy? Czy prace rzeczywiście mają diabelskie tło, czy też może mamy do czynienia z tekstami niezwykłymi, ale zupełnie niegroźnymi? Jak zawsze, napisz nam swoje przemyślenia, sugestie i opinie na temat naszego filmu w komentarzach.
Nie zapomnij kliknąć przycisków polubienia i subskrypcji, aby niczego nie przegapić w przyszłości. Dzięki za oglądanie. Życzymy Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.